O tym, jak nie dać się naciągnąć nieuczciwym sprzedawcom oferującym różnorodne produkty i usługi i o konieczności zachowania szczególnej ostrożności przy podpisywaniu umów, rozmawiano podczas konferencji Bezpieczny i aktywny senior, którą zorganizowano w siedzibie starostwa powiatowego w Kielcach. Jesteśmy świadkami takich zdarzeń, jak właśnie seniorzy, ludzie starsi, którzy przeżyli życie w szczerości, w zaufaniu do instytucji publicznych, padają ofiarami różnego rodzaju właśnie nieszczerych intencji różnego rodzaju firm, choćby tu wspomnieć można o firmach okołoenergetycznych, ale i nie tylko. Często ci państwo, którzy oni nie mają pewnej informacji na temat tego, na temat trybu zawierania umów i zgadzając się przez telefon na różnego rodzaju zmiany warunków, czy operatorów, czy podmiotów dystrybujących energię, no wyrażają zgodę na zmianę umowy, której konsekwencje są czasami bardzo bolesne. Dlatego jako samorząd powiatu chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniu seniorów i otoczyć ich taką opieką informacyjną. Jak jest informacja, to zawsze do niej można odnieść, ją zweryfikować poprzez różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje sprzyjające seniorom. Chcemy pokazać wszelkie zagrożenia, które czyhają na seniorów. O zachowaniu szczególnej uwagi nie tylko przy zawieraniu umów, ale nawet podczas rozmów telefonicznych z konsultantami różnych firm mówił Tomasz Dec, dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi. Tutaj pozwolę sobie wskazać na początek na nasze plakaty informacyjne, na których podsumowujemy kilka zasad, na które trzeba zwracać uwagę. Są dostępne te plakaty tutaj. Mam nadzieję, że przy tej okazji tego spotkania te plakaty trafią w różne miejsca powiatu, gdzie po prostu się spotykają, bądź gdzie przychodzą seniorzy. Przede wszystkim, tak jak na drodze często się o tym mówi, o tym już wiemy powszechnie, trzeba się kierować zasadą ograniczonego zaufania. Nie podawać swoich danych osobowych, nie podpisywać umów, które nam ktoś podsuwa do podpisania bez ich przeczytania, bez poradzenia się, czy to domowników rodziny, czy na przykład rzecznika konsumentów. A więc taka powściągliwość przed podejmowaniem pochopnych decyzji. To chyba taka główna rada, bo jeśli... Ale druga rada, jaką bym miał, jeśli już do tego dojdzie, że podpiszemy jakąś umowę pochopnie, nie należy czekać z szukaniem pomocy, czyli rozmowa z rodziną, rozmowa z rzecznikiem konsumentów, bo bardzo często z takich niechcianych umów można się wycofać, jeśli są zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość.